Siemanko, witajcie na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, ile procent CBD wybrać. I tutaj omówimy kwestie zarówno olejku CBD, jak i suszu CBD. Zaczynajmy. Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Ile procent CBD wybrać? Wiem, że z tym pytaniem zmaga się praktycznie każda osoba wybierająca pierwszy raz susz CBD i olejek CBD. Wbrew pozorom pytanie wcale nie jest takie łatwe, gdyż to jak wszystko zależy. Zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, co chcemy uzyskać poprzez użycie danego suszu konopnego czy też olejku. Czy szukamy lekkiego relaksu po ciężkim dniu w pracy, czy może cierpimy na jakiś przewlekły ból i chcemy sobie po prostu ulżyć. Może po prostu chcemy sprawdzić, czy dany olejek CBD działa, czy jest to może placebo, jak niektórzy mówią. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, nasz wybór powinien się różnić. Jeśli chcemy po prostu się zrelaksować, zakładając, że wybieramy spośród dobrych, naturalnych produktów, nasz wybór zazwyczaj pada na olejek CBD o stężeniu 5-10% lub decydujemy się na susz CBD do 10%. Dlaczego tak jest? Już odpowiadam. Od razu zaznaczę, że swoją opinię opieram na licznych rozmowach z klientami i ich wyborach. Z tego, co rozmawiam z osobami na olejek CBD, 5-10% decydują się osoby w szczególności chcące odpocząć po całym dniu ciężkim w pracy, szukając tej jednej godzinki ulepszonego poobiedniego relaksu. Wybierają też olejki CBD o takim stężeniu, gdy mają lekkie problemy z zasypianiem lub walczą z jakimś nie za mocnym, przewlekłym bólem. Oczywiście na inne sprawy CBD też pomaga, jednak mówię tutaj o najczęstszych przypadkach, gdy wybierany jest olej o średniej mocy. Olejki CBD 15-25% wybierają już osoby zmagające się z poważniejszymi schorzeniami i tutaj przykładów jest naprawdę wiele. Rozpoczynając od migreny, a kończąc na stwardnieniu rozsianym czy też zespole Aspergera. Błędy w doborze olejku CBD. Dokonując wyboru odpowiedniego olejku, bardzo często popełniane jest wiele błędów. Mamy różne błędne przekonania, które swoje źródła mają w miejscach, o których jeszcze będę kiedyś tutaj wspominać. Między innymi jednym z takich błędnych przekonań jest przekonanie o tym, że musimy wybrać coś, co ma największą ilość procentów w nazwie. No niestety tak nie jest. Wybierając olej z bardzo wysokim stężeniem możemy narazić się na to, że podziała on na nas taki olej za mocno. Musimy pamiętać o tym, że absolutnie wszystko w nadmiarze może zaszkodzić. Jeśli jesteśmy wyczuleni na działanie CBD, może nas na przykład rozboleć głowa lub możemy dostać biegunki po zbyt mocnej dawce. To częste opisy wzięcia za dużej dawki kanabidiolu, o którym pisało mi już wiele osób, które gdzieś w pewnym miejscu kupiły jakiś olej i nagle okazało się, że im nie służy. Jeśli jednak jesteśmy osobami o mocno zbudowanym układzie endokanabinoidowym i ból po większej dawce nas nie dopada, to wybierając od razu olejek o wysokim stężeniu też coś tracimy. Tracimy szansę na odszukanie naszej odpowiedniej dawki, takiej optymalnej dawki, która wystarczy nam na dolegliwości, przez które zdecydowaliśmy się na olejek. W wielu przypadkach okazuje się, że zamiast olejku 20% w zupełności wystarcza nam olejek 6 lub 10%, ale naturalny i brany w odpowiedni sposób. Tutaj z każdym wypowiadanym zdaniem mam świadomość, że niektóre zdania wymagają osobnego rozszerzenia, co jest niemożliwe w tak krótkim filmie, także jeżeli chcielibyście o coś zapytać, śmiało piszcie w komentarzach. Na daną chwilę, biorąc pod uwagę złożoność niektórych zagadnień, mam wypisane z 50 tematów, jakie należy omówić w niedalekiej przyszłości. Wracając do tego tematu. Odpowiednie przyjmowanie olejku ma znaczenie, przez co dla większości osób wystarczy olejek CBD 5-10%. Temat szerzej omówiłem w odcinku poświęconym właśnie dawkowaniu olejku CBD. Zapraszam do obejrzenia lub przeczytania. Trzecim elementem towarzyszącym przy nieodpowiednim wyborze zbyt mocnego olejku jest oczywiście utrata pokaźnej kwoty pieniędzy. Tutaj omijam temat olejków na bazie izolatu, takie wiadomo będą mega tanie, ale tak samo wiadomo, że tego typu olejki nie umywają się do olejków o pełnym spektrum kanabinoidów. Dla osób zaczynających zgłębianie wiedzy w tym zakresie szybkie przypomnienie lub też informacja. Olejek full spectrum to taki, w którym zawarte jest pełne spektrum kanabinoidów występujących w roślinie konopi.
Oprócz olejków full spectrum mamy także olejki broad spectrum i olejki na bazie izolatów, których niestety jest najwięcej na naszym rynku, stąd też opinia pewnej części osób, że olejek CBD to placebo lub że nie działa. Stężenia procentowe, a rodzaj olejku CBD. I tak dochodzimy do kolejnego błędu, jaki często spotykamy przy wyborze olejku, a jaki skorelowany jest z omawianym dziś stężeniem procentowym. Nie zwracanie uwagi na to, czy dany olejek CBD jest olejkiem full spectrum, broad spectrum, czy też jest olejkiem na bazie właśnie izolatu. Czym jest full spectrum, już wiemy. Olejek na bazie izolatu zawiera wyizolowane samo CBD. Olejek taki nie posiada w swym składzie innych kanabinoidów. Jak wiemy, nie od dziś, kanabinoidy działają lepiej, gdy działają w grupie otoczone innymi kanabinoidami. Zachodzi wtedy tak zwany efekt otoczenia. Jest o tym odcinek na kanale, gdzie jest to ukazane w formie rysunkowej, także zachęcam do zobaczenia tego odcinka. Także olejek CBD na bazie izolatu nie ma prawa działać jak olejek full spectrum, aczkolwiek są grupy osób, które nie mogą brać takich olejków i wtedy wybierają świadomie izolat. Ważne jest jednak, by tego wyboru dokonywać świadomie, gdyż obecnie na rynku sprzedawane jest wiele zakłamanych olejków. To znaczy, pod przykrywką olejku full spectrum sprzedawany jest izolat. Wracając do stężenia, izolat może mieć i z 50% CBD, ale nigdy nie zadziała tak samo dobrze jak naturalny olejek 10% o pełnym spektrum kanabinoidów. Broad spectrum. Olejek o takim oznaczeniu informuje nas o tym, że jest czymś pomiędzy full spectrum a izolatem. Mówiąc w bardzo prosty sposób, to połączenie tych dwóch form. Nie mamy więc tutaj pełnego spektrum. Często na opakowaniach takich olejków producenci piszą, że jest to olejek o szerokim spektrum. Dla nieświadomych osób jest to dosyć mylące, ale nie jest to też kłamstwo, gdyż szerokie nie oznacza pełne i warto przy tym wyborze olejku o tym pamiętać. Jak możecie się domyślić, tutaj olejek 10% również nie będzie na równi z olejkiem 10% full spectrum. O jakim stężeniu wybrać susz CBD? Czas poruszyć kwestię suszy CBD. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna, dlatego wyjaśnienie tego zajmie nieco mniej czasu. Na podstawie stężenia procentowego susze CBD możemy podzielić na naturalne susze CBD pochodzące z polskich upraw, wypłukane z kanabinoidów zagraniczne susze, tak zwane płukanki, oraz różne susze z domieszką izolatu. Naturalne susze konopne zawierające w sobie najwięcej kanabidiolu, czyli tak zwane susze CBD, będą w swej nazwie czy opisie miały znacznie mniej wypisanych procent niż inne susze. Nie jest to jednak jedyna różnica pomiędzy innymi suszami innego pochodzenia. Niedawno omawiałem temat tego, jak odróżnić dobry susz od kiepskiego. Zachęcam do zapoznania się z tematem. Naturalne susze CBD będą miały mniej procent, w skrócie dlatego, że są naturalne, a nie jest do nich dosypowany izolat. Pewnie widzieliście takie aukcje w internecie, gdzie susz miał podobno 70-80%. Naturalne susze mogą mieć 20 kilka procent, jednak w Polsce naturalne susze to maks 12% CBD i jest to podyktowane pewnymi aspektami opisującymi legalną zawartość THC w suszu CBD. Po ostatnich zmianach naturalny susz CBD może mieć kilka procent kanabidiolu więcej poprzez podniesienie zawartości THC w suszu. Naturalny susz CBD to najlepsza opcja, jeśli zależy Wam na Waszym zdrowiu i przyjemności z waporyzacji. Płukanki to zwyczajowa nazwa dla suszu sprowadzanego z zagranicy, w którym to użyto chemicznych sposobów na wypłukanie ze suszu innych kanabinoidów, w tym THC, tak aby nadawały się prawnie do sprzedaży w każdym innym kraju niż kraju producenta. Niezależnie od tego, czy jest to naturalny susz CBD, czy też zagraniczna płukanka, do jednego, jak i do drugiego suszu może być dosypywany izolat. Jednak jak widzimy na aukcjach internetowych, najwięcej sprzedaje się susz z przeolbrzymią dawką izolatu w suszu. Możliwe też jest to, że jest to również zabieg marketingowy, bo często okazuje się, że dany susz nie ma, dajmy na to, 47% CBD, a 8. No ale kto będzie wydawał kilkaset złotych na to, by sprawdzić, czy dany ten cud natury jest faktycznie taki cudowny. Dzięki za to, że zostałeś do końca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba, to bardzo mi pomaga, a Ciebie to nic nie kosztuje. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Bless!